Dobra, puść, bo puść. Dobra, kopisz całej siły, naprawdę. Z piaskiem jest najgorsza. Ty się nie da podbić do góry, patrz. Totalnie nie da się w ogóle powiedzieć, która piłka jest czym wypełniona. To wybieram 3 i 4. 3, 2, 1. Taki hel! Taki hel! Witam, z tej strony Kuba z kanału PNTCMZ Football. I dzisiaj na tym filmie postanowiliśmy, że naprawdę bardzo dużo czasu poświęcę na przygotowania tego wszystkiego. Mamy 5 różnych piłek. I teraz co najciekawsze, podejdź bliżej. Ta piłka będzie wypełniona helem. Ta piłka jest zwykłą piłką ze zwykłym powietrzem. Ta piłka jest wypełniona wodą. Ta piłka jest wypełniona metalem. A ta piłka jest wypełniona piaskiem. Teraz szybkim tempem zobaczycie, jak właśnie wyglądało to wszystko, jak wypełniałem te piłki. Całość zabiegu wykonywania takiej piłki wyglądała tak. Rozcięliśmy górną warstwę piłki. Następnie rozcięliśmy balon. Później wrzuciliśmy właśnie do tego balonu, w sumie wsypaliśmy bardziej piasek i metal. Następnie założyliśmy na to takie łatki sklejające, następnie kropelkę, znowu łatki. I później zaszyliśmy górę piłki. W ten sposób woda dostaje się właśnie do piłki. Tymi składnikami, no i myślę, że nie będziemy przedłużać. Zostawcie pod tym filmem ile ma tego w górę. Z 15 tysięcy, musicie, bo to jest film naprawdę niesamowity. Tyle czasu, tyle poświęcenia wymagało, żeby to wszystko zrobić. Wypełniałem piłki składnikami. Dobra, Masterchef Junior. Próbujemy zrobić z tym helem, bo to jest coś, na co ja i chyba Mateusz najbardziej czekamy, co nie, Mati? Dobra. Oczywiście pamiętajcie, żeby odwiedzać sklep sportowy eleventimsports.pl, gdzie macie najlepsze ceny i najlepszy asortyment. Okej, czekaj. Puścimy go w świat. Tak. Spróbujesz trafić w niego, jak będzie leciał w górę jeszcze. Jeden. O kurwa, dobra. Nie, nie było tematu. Daj ten popakany. Kuba, czekaj! Czekaj, na pokój piłkę pierwsze. Aj, kuku. Dawaj. Subskrybujcie kanał. Piłka nożna, całe moje życie. Czas na rzuty karne. Cały czas taka zimowa pora, teraz nagle takie słońce. Robimy tak, każdy z nas będzie uderzał po 2 razy piłkę, losową, ponieważ wszystkie piłki wyglądają tak samo i nie wiemy, że na przykład piłka z piaskiem, zobaczcie, jest bardzo ciężka i w momencie jak ją uderzymy z taką samą siłą jak zwykłą piłkę, to z naszą nogą może nie być za ciekawie. Tu jest woda, a tu jest. No dobra, dawaj, teraz trzeba zamieszać. Dobra. Ej. Dobra, Mateusz, tylko stąd się odwracasz, nie możesz być bliżej. Totalnie nie da się w ogóle powiedzieć, która piłka jest czym wypełniona. To wybieram szczęśliwy numer 3 i 4. Metal, metal. Dobra, dawaj, strzelaj. Spodziewałeś się tego, że to była piłka z metalem? Z metalem? Czekaj, tak. Nie dawajcie. No, myślałem, że z wodą. To jest najlepsza, to jest piłka z piaskiem. Bo się zabije teraz. Mateusz, drugie uderzenie, dawaj, no. Wybrał dwie najgorsze piłki z możliwych. Nie, metal był całkiem spoko. Ale to był piasek teraz. Tak, tak, to słabo. Szatan, że nie widział, żebym nie widział. Pierwsza to woda, druga hel. Boję się, strasznie. Będziemy szykować się na siłę, bo jak jest woda, to trzeba to mocno kopnąć, inaczej nie wleci. Dobra, kopisz z całej siły, naprawdę. Pierwsze. To ma woda. Woda, no. Odłóż. Ale tak naprawdę i tak nie uderzyłem z całej siły. Bałem się, naprawdę. Każdy będzie się bał uderzyć tą piłkę. To był hel. Ja jestem dobrym lekarzem, co nie? Nie. 4 strzały i 0 bramek. Heli metal. Strzelił. Woda i metal. Z całej siły, musisz, dawaj! Z piaskiem jest najgorsza. I najgorsze to będzie kapkować tak. Jeśli nie da podbić do góry, patrz. Drugie uderzenie, dawaj. Kurde. To Karol wygrywa pierwszą konkurencję. Dobra, teraz czas na drugą konkurencję, czyli na żonglerkę. Każdy z nas wybierze tylko po jednej piłce. Osoba, która zrobi więcej kapek, wygrywa. I tak naprawdę to jest totalnie kwestia losowa. Jak ktoś trafi piasek, no to 3 kapeczki max. Jak ktoś trafi piłkę z helem, też będzie ciężko, bez lekka. Tak naprawdę tylko zwykła piłka pozwoli na wykonanie nieskończonej liczby żonglerek. Lecimy. Pierwszy. Ja biorę 3. Ja 4. Ja biorę ostatnią, nie chcę się... Nie, no metal, to jest co?
Nie no nie! Patrzcie na to! Czemu zawsze zwykła zostaje? To nie, to jest Heller. To jest Heller. To jest Heller. To zasady są takie, że musimy kapować ponad kolanko. No, dawaj, zacznij pierwszy, masz zwykłą piłkę. Dwa, trzy, cztery. 22, 23, 24, 25. A czemu taka decyzja? No, bo tak wygląda. Bo wiem, tak, że nikt nie zrobi więcej. A ty masz czym, z wodą? Nie ma szans, żeby ten kapturę. No, to się tak zachowuje. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ej, dobra. Nie na tego ostatniego. Ja sobie 25 spróbował zrobić. Raz, dwa. Nie, kurde! No. O, to się nie kapkuje, tylko odbija. Dawaj. Jedna kapka to nie gaszka. 4, 4. Dobra, dawać te, sam na sam. Czyli teraz wygrał Dawid. Dobra. Także Mateusz, wybieraj piłki. Możesz się odwrócić tam z daleka, bo tak nie widać. Dwie? Tak. Pierwsza i ostatnia. Tu jest Helen, a tu jest metalem. Z tym jeszcze lepiej. No dobra, zaczynaj, Mati. Pierwsza tura. Szybciej, meczowo! Broń, musisz obronić, nie daj mu, proszę! Dobra, koniec. Pierwszą i drugą. To jest Helen, no nie? Trela, dawaj! Ja! Ale poszło. Kuba, to masz zwykłą piłkę. O! Ja, ale dwa! Hej, Kuba, gol! Drugą i czwartą. Woda i aluminium. Metalem? Nie ma, nie ma. Nie no, to jest zwykła. Skelem. Trzecią i pierwszą. Woda. I zwykłość? Aha, bo Helen. I Helen. No nie, on nie strzeli, woda. Broń, broń! Nie ma. Ale udało się, że ja mam dwa. Strzały z pierwszej? No. Ja mam dwa. No, strzały z pierwszej teraz. Mamy czwartą konkurencję. Janek tam za naszymi plecami miesza piłki. Każdy teraz wybierze numerek. I Kuba albo ktoś idzie po tą piłkę, po prostu podaje i my strzelamy z pierwszej piłki. I to jest taka bardzo szybka konkurencja, bo każdy tylko po jednym uderzeniu ma. Po jednym, no. Dobra, to wybieramy. Mateusz pierwszy. Dwa. Trzy. Cztery. Jeden. Dobra, podchodzimy do każdej swojej. Piłka z helem, piłka powietrze napompowana, piłka z wodą, piłka z metalem. On wybrał piłkę z piaskiem, powiem, że jest ona. Mamy piłkę z helem, dawaj. Leciutko, no tak. Daję, że wygrałem. Dawaj, z całej siły, no. Rozbieg zrób większy, żeby mocniej było. Dawaj, 3, 2, 1. Taki hel! Taki hel! Dawaj. Chodź tu do mnie, ale... Piłka z wodą, ale powiem, że z powietrzem. No. Czym jest piłka? Powietrzem. Czyli nie, ale dobra. Dawaj, 3, 2, 1. Ale mi siadła na środku samym. Czy to była z sej, to była z piaskiem? Znowu? Ale mi siadło czysto, o, nie? Moja ręka też nie jest za dobrze. Dawaj. Karol ma z metalem, ale powiem mu, że z piaskiem. To jest wygrane. Głupi ma zawsze szczęście, czyli Dawid Machel. Dawid strzelił. Na Mateusza. No dobra. Mati, odwróć się. Czas na wynik wszystkiego. Robimy tak. Ponieważ Mateusz... Nie za bardzo się zmieści. To zdecydowaliśmy, że osoba wygrana... Ja powiedziałem, że się nie zmieszczę, to masz pysk. Nie powiedziałem tak. Mam nadzieję. Nie, nie, gdzie tam? Wojtek, łap. Policja, w porządku, pilnuję. Dobra, czyli tak, Dawid, chodź, wchodzisz do kartona. Nie patrz, serio, nie patrz. Nie patrz. Nigdy nie było tak, żeby wygrany miał karę jakąś. No właśnie, tu jest problem.
Dawaj, no. Dobra, i teraz dawaj, chłopcy, cofamy się. Pozdrawiam. Prowadź go tak, żeby nie było widać. Dawaj, chodź, tu się ustawiamy. Proszę was, nie powtarzajcie tego w domu. To nie jest mądre. Dobra, to, chodź. Co robimy w tym momencie. No nie, gimnastyczną raczej nie będzie bardzo bolało. Nie wiem, gdzie jest. A nie wiesz, gdzie jest? Nie wiem. On nie tam jest, naprawdę. Dobra, czyli powiem tak. Dawid jest schowany w jednym z tych kartonów. Mateusz, myślisz niczym pan Ząbek z Pytania na śniadanie? Nie, próbuję. Zapiło. Daj prawdziwą teraz. Dobra, gimnastyczną. Nie, nie. Daję ci tamtą. Dobij. Zwiasku go! Zapomnieliśmy totalnie o tym, żeby nagrać zakończenie, ponieważ zaczęliśmy już sobie robić jakieś serie rzutów karnych, rzutów wolnych, tak już poza nagraniem. I pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, żeby subskrybować kanał, żeby wbijać na nasze Instagramy. I naprawdę bardzo dużo czasu kosztowało mnie to wszystko, żeby właśnie te piłki ogarnąć. I w ogóle robiłem to razem z babcią i razem z dziadkiem, dlatego im również dziękuję. No i... do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!